Cześć, witam wszystkich rodziców. Mam wielką przyjemność zaprosić Was wszystkich na spotkanie, kolejne spotkanie rodziców. Jest to druga część z cyklu, który rozpoczęliśmy. Nie wiem, czy mieliście przyjemność być na pierwszej części, ale druga część zapowiada się jeszcze ciekawiej i jeszcze konkretniej. Gdybym tylko wiedział, że mój syn nie powinien robić tego, to przypuszczam, że dzisiaj miałbym inną relację z nim. Gdybym tylko wiedziała, że moja córka nie powinna robić tego, byłaby dzisiaj zupełnie w innym miejscu. I na takie pytania będziemy odpowiadać właśnie na tej konferencji. Będziemy oczekiwać odpowiedzi, oczekiwać bardzo konkretnych tematów. Naszymi gośćmi tej konferencji będzie Grzegorz i będzie Artur. To specjaliści w tej dziedzinie, którzy mają niejedno do powiedzenia. Oprócz tego, że mają własne rodziny, również podparte, to wszystko jest doświadczeniami, którymi będą się dzielić. Mam na imię Grzegorz, na co dzień pracuję na punkcie informacyjno-konsultacyjnym dla osób eksperymentujących lub uzależnionych od narkotyków. Gdybym tylko wiedział, to jest temat kolejnej konferencji. Jest to prawdopodobnie najczęściej wypowiadane zdanie przez rodziców, którzy przychodzą na punkt po to, by zasięgnąć porady, by zdiagnozować, czy moje dziecko może mieć kontakt z narkotykami. Współczesna narkomania jest bardzo przebiegła, jest to przede wszystkim problem społeczny i uważam, że nie powinno zabraknąć żadnego rodzica na tej konferencji. Będziemy mówili o czynnikach chroniących, a także o symptomach zażywania, czyli mówiąc krótko, jak rozpoznać, czy moje dziecko może mieć kontakt z substancjami psychoaktywnymi. Już 26 marca o godzinie 16:30 tutaj na Sosnowej 7, Centrum Chrześcijańskie Winnica, odbędzie się właśnie ta konferencja. Konferencja jest otwarta dla każdego. Jeżeli masz swojego znajomego, bliskiego, zaproś go, weź go ze sobą. Drogi mężu, weź swoją żonę. Droga żono, weź swojego męża. Bądźcie na tej konferencji razem. Jeżeli nie jest Wam obojętna przyszłość Waszych dzieci, jeżeli chcecie ingerować w ich wychowanie, w pozytywne ingerowanie, musicie tam być. Gorąco zachęcam.